Wanda Kwietniewska, 61L. Tegorocznej wyprawy w Alpy nie będzie wspominać najlepiej. Kilka dni temu miała miejsce konferencja prasowa drugiej edycji nowego muzycznego show. Polsatu śpiewajmy, razem. Alto gethernow. Nie mogło na niej zabraknąć piosenkarki Wandy Kwietniewskiej. Reklama wokalistka, zespoł wanda i banda zaskoczyła gości ortezą na prawej nodze. Od lat jeździ na nartach. Jednak tegoroczna wyprawa walpy nie skończyła się dla niej dobrze. Zerwała więzadło, w kolanie. Teraz czeka ją operacja i wiele miesięcy rehabilitacji. Piosenkarka nie straciła jednak pogody, ducha. Do zdjęć pozowała z uśmiechem, odstawiwszy wcześniej na bok kule, które pomagają jej się poruszać. Artystka już nie może się doczekać udziału w programie. Śpiewajmy razem. Al. To Get w pierwszą edycję miał jesienią. Uczestnicy show prezentują swoje umiejętności wokalne przed stuosobową komisją jurorską. Im więcej jurorów wstanie z krzeseł i zaśpiewa wraz z uczestnikiem, tym lepszy będzie jego wynik, przy czym jeden juror dołączający do śpiewania to jeden punkt dla uczestnika. Kapitanem jurorów pierwszej edycji była Ewa Farna. W obecnej, która rusza już w marcu, zastąpi ją Beata Kozidrak. Będzie też nowy prowadzący. Zamiast Igora Kwiatkowskiego zobaczymy Mariusza Kałamagę.